Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W Olszowie odbył się 12 zjazd oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP-RP w Kępnie. Delegaci z 10 jednostek OSP wybrali nowe władze. Po 20 latach z zajmowanego stanowiska zrezygnował Piotr Psikus. Nosiłem się z tym zamiarem już od pewnego czasu, nie kryję. Zrezygnować mam nadzieję, że nowy zarząd, nowy prezes, tym liczę na dobrą współpracę, da nowego ducha, nowego przyspieszenia wszystkim jednostkom z gminy Kępno. Mam tą satysfakcję, że 20 lat temu, jak zostawałem prezesem, było 390 duchów strażaków. To przeczytałem w Kronice chwilę temu. A dzisiaj, tak jak pan wspólnie żeśmy słyszeli w sprawozdaniu, jak prawie jest blisko 700 duchów strażaków. To prawie że podwojona liczba, to świadczy o tym, że te 20 lat choćby z tego powodu nie zostało zmarnowanych. Wiele zrealizowanych inwestycji, zadań, zakupów sprzętu, poprawa bazy, może nie materialnej, ale bazy obiektowej, sprzętowej, jednostek jest gołym okiem widoczna. To cieszy. Myślę, że te 20 lat to taki czas, że trzeba zrezygnować. Było zrezygnować, bo nic więcej niż ja już bym, będąc dalej prezesem miejskiej gminy OSP, nie osiągnął. A mam nadzieję, że nowy zarząd to zrobi. Nowym prezesem zarządu oddziału Miejsko-Gminnego Związku został Krzysztof Godek. To jest praca głównie społeczna, ja mam pewien handicap z tego tytułu, że zadania z tytułu współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi są w moim zakresie obowiązków bezpośrednio. I praktycznie te dwa lata ostatnie wspólnie z Ruchną Monetą Szydlik przepracowaliśmy w zarządzie, łącząc to z pracą urzędową i mam nadzieję, że nawiążemy chociażby do sukcesów poprzedniego zarządu, a okoliczności zmieniły się drastycznie. Społecznictwo przechodzi głębokie problemy, jeżeli chodzi o zaangażowanie ludzi w takie struktury. Objawia się to również w straży. Będziemy chcieli ten problem albo zniwelować, albo zupełnie odwrócić. Wiceprezesami zostali Włodzimierz Kępski i Adam Rybczyński. Komendantem gminnym został ponownie wybrany Roman Klein. Sekretarzem została Aneta Szydlik, a skarbnikiem Ludwik Paprocki. Członkiem prezydium został Zenon Pietrzak. W zarządzie zasiedli także Marek Hurny, Paweł Śpiewak, Grzegorz Błażejewski, Henryk Cierlak, Marek Peliński, Piotr Jokiel, Bogusław Wójcik, Roman Konarski, Sławomir Tęsierowski i Tomasz Kupczyk. W trakcie zebrania poinformowano delegatów, że w przyszłym roku OSP Olszowa otrzyma nowy wóz bojowy. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.